The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold those strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I feeling that we're sinking? I need to find a way. Długość siedziska mamy 140 cm wewnątrz. Głębokość desek 50 cm. Wysokość deseczki 67,5 cm plus deska z oparciem 32 w grubości. Ona jest długa na 54,5 cm. Wysokość od siedziska do oparcia na ręce 21,5 cm. Odległość deseczek 47,5 cm. Długość deseczek na oparcie 147,5 cm. Wysokość 103,5 cm z jednej i z drugiej strony. Zacięcia wysokości 71 cm robiłem od siedziska, przyłożyłem kątomierz w ten sposób tutaj, żeby był kąt prosty. Na wysokości od siedziska ja to zrobiłem na wysokość 55 cm. Ostatni etap. I tutaj miałem od końca tej deski, czyli puszczając do góry, weźmy
jakoś tak. Tutaj robiłem jakieś 10 cm miałem. Teraz tutaj coś mi różne nie chodzi, ale postaram się wam pokazać. Wychodziło mi 9 cm wychodzi. W ten sposób, czego wam jeszcze nie powiedziałem, może w międzyczasie będą jakieś sugestie. Tutaj na wysokości u samej góry deseczki mają 17 cm odstępu. Tutaj mają 28 cm od spodu. Tu jest delikatny skres. Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, że od spodu zrobiłem zamocowanie deski, która ma podparcie siedziska. Już wam pokazuję. Można to sobie zrobić na wysokość tej deszkówki. Tutaj ja zrobiłem dłuższą, bo akurat taką miałem deskę. To jest 19 cm. Zrobiłem jeszcze 3 podpórki. Postanowiłem jeszcze, że spróbuję. Zobaczę na lewej stronie, jak będzie wyglądało drewno opalone. Jak się będzie prezentować. Czy będę to robił na prawej stronie też, a już brakuje gazu. I co, pięknie usłojenia powychodziły, pięknie od palnika, także fajna sprawa. Patrzcie, pięknie, pięknie. Troszkę słabe naświetlenie. Przejdę sobie i aspekt na wam pokażę. Patrzcie. Pięknie. Na to pójdzie impregnat. Wosk wyciągnie. Jeszcze bardziej schylenie. Będzie pięknie. Zastanawiam się, czy takie nie zostawić. Ale nie wiem. Bardzo ładnie. Można to zrobić zwykłym palnikiem kupionym za kilkanaście złotych i domowym sposobem sobie to zrobić. Fajnie, super. Chciałem wam pokazać efekt końcowy po wymalowaniu impregnatem z woskiem i opaleniu. I teraz jak to wam się wszystko podoba. Powiedzcie, piszcie w komentarzu, która łóżeczka bardziej wam się podobała. Czy ta wymalowana w tej chwili, czy sama bez wymalowania, a przypalona płomieniem. Zobaczymy, jakie będą wasze odczucia w komentarzach. Pozdrawiam wszystkich.